Cieszę się, nasza absolwentka, tak? Tak. Cieszę się, że... 12 lat temu, jak przed chwilą wyliczyłyśmy z panią Jadzią, ale tak. To cieszę się, że wróciła pani jako mistrzyni gotowania właśnie do naszej szkoły. Dziękuję. Żeby zachęcić uczniów, pokazać im, jak można się zdrowo odżywiać. Witam też panią Zofię. Pani Zofia zawsze nam towarzyszy przy wszystkich programach, akcjach i staramy się współpracować w tym zakresie. No i dziękuję telewizji, która jest z nami. I dzięki temu przekazowi myślę, że więcej osób zobaczy, jak w Zespole Szkół Sportowych dzięki pani Natalii można przygotować zdrowe. Żebyśmy dotarli jak do jak największej ilości osób. Dokładnie. Natalia jest absolwentką naszej szkoły. W telewizji regionalnej prowadzi program pod tytułem Natalia gotuje, na ramach którego przygotowuje wykwintne, zdrowe i bardzo smaczne potrawy. A dzisiejsze spotkanie udowodni, że zdrowe potrawy nie są ani trudne, ani pracochłonne. I że warto sięgać po zdrowe produkty. Zespół Szkół Sportowych realizuje bardzo wiele programów edukacyjnych, promując zdrowy styl życia. A dzisiaj jesteśmy z racji, ja tu jestem, realizowanego programu przez szkołę Trzymaj Formę. Szkoła jest od pierwszej edycji, a w tym roku już rozpoczynamy 11. Przez wszystkie edycje, w której to proponujemy zdrowy styl życia poprzez prawidłowe, racjonalne, zbilansowane odżywianie, tą dietę taką prawidłową, dostosowaną do rozwoju młodzieży i podwyższanie aktywności fizycznej. Do przygotowania koktajlu potrzebujemy szpinak, sok jabłkowy, pomarańcze, banany, miód. Do przygotowania jaglanki na mleku kokosowym potrzebujemy kasza jaglana, mleko kokosowe, brązowy cukier, konfitura wiśniowa, orzechy nerkowca, mleko krowie. Witam Was serdecznie, szanowną dyrekcję i panie. Dzisiaj przygotowałam dla Was śniadania, ponieważ chodziłam do tej szkoły. Wiem, jak są ważne przede wszystkim dla Was, wiem, ile macie treningów. Co prawda nie chodziłam do klasy o Waszych profilach, bo już wiem, zaznajomiliśmy się przed chwilką troszkę. Ja chodziłam do klasy lekkoatletycznej. Śniadania są bardzo ważne, no bo od nich zależy, jak Wasz dzień tak naprawdę będzie wyglądał, czy będziecie mieli energię, czy będzie Wam się chciało, czy Wam się nie będzie chciało. I przygotowałam dla Was dzisiaj, mamy koktajl i mamy kaszę jaglaną na słodko. W kuchni bardzo ważne jest, żeby tą pracę rozplanować sobie dobrze, tak? Czyli kasza jaglana potrzebuje nam więcej czasu, żeby się ugotować, niż żeby zrobić koktajl. Więc w momencie, kiedy kasza jaglana już nam będzie tutaj na gazie się tak delikatnie pyrkała, będziemy sobie robić koktajl. I teraz potrzebuję jednego ochotnika, kto mi pomoże. Jak masz na imię? Natalia. Natalia. Więc zaczynamy. Tutaj mamy kaszę jaglaną w misce. Klaudia, wsypiesz do garnka kaszę jaglaną? Super. Dawaj, od razu odstawiamy ciach. Teraz mam tutaj mleko kokosowe. Kasza jaglana będzie na mleku kokosowym, potem będziemy do tego dodawali już na sam koniec, na wierzch, jak już ugotuje się kasza jaglana, konfiturę wiśniową i będziemy posypywać orzechami. Ale gotujemy w większości mleku kokosowym. Połowę z tego proszę tutaj. Lej, ja Ci będę mówiła, nic nie denerwuj. Dobra, dzięki. I tu mamy mleko krowie. Możemy zamiast mleka krowiego, jak ktoś nie toleruje laktozy, bo teraz dużo osób się zdarza, że jest bezmlecznych, możemy zamienić po prostu na wodę lub jakieś inne mleko roślinne. Proszę bardzo, lej całe. Okej. Teraz bierzesz sobie cukier brązowy. Ja tu włączę już kuchenkę. Mhm. Tu
tutaj proszę łyżka, dwie łyżki. Syp, syp, nie bój się. Wszyscy lubicie na pewno na słodko, to można wydać z trzy łyżki. Cukier brązowy, umówmy się, że nie tuczy. Dziękuję bardzo. Teraz proszę, mieszaj. Super, dzięki. Możesz odłożyć na deskę. Z racji tego, że do takiego garnka nie mam przykrywki, ale w kuchni możemy sobie radzić innymi sposobami, używam folii aluminiowej. A wy liczycie 20 minut, około 15. Powiecie mi po 15 minutach, że czas minął? Cześć Natalia, jak masz na imię? Damian. Damian, zrobimy koktajl. Zobacz, mam dla ciebie taki wielki gar przyszykowany. Panie kucharki nam użyczyły dzisiaj, miłe. Proszę bardzo. Szpinak. Szpinak ma bardzo dużo żelaza, jest bardzo zdrowy. Dawaj całe. Jeszcze łapką można, nie trzeba się bać. Szpinak nie gryzie. A jest niedobry. Jest niedobry? Zaraz ci udowodnię, że będzie bardzo dobry. Pomarańcze? Wszystkie. Teraz proszę banana, obieramy. I po prostu, nie musisz mieć nawet noża, żeby go tutaj wrzucić. Końcówkę odrywamy. Teraz bierzemy sok jabłkowy i całe wlewasz tam. Ciach, jeszcze jeden. Dużo was jest. Teraz trochę pohałasujesz. Takie magiczne, moje jedno z ulubionych urządzeń w kuchni, czyli blender. Myślę, że każda wasza mama w kuchni ma blender, prawda? Blenderem możecie wyczarować wszystko. Jak dodacie sobie do tego koktajlu jeszcze na śniadanie trochę kaszy, to już w ogóle będzie pełnowartościowy posiłek. Proszę bardzo. Tutaj przyciskasz, cały czas trzymasz. Wiesz, jak się blenduje? Czy ci pokażę ci najpierw, co? I musisz przez te wszystkie warzywa i owoce się przebić. Proszę, blenduj, a ja w tym czasie, żeby umilić wszystkim trochę życie, dodamy jeszcze trochę miodu do tego. Jakiś mężczyzna mi jest tu potrzebny. Jeszcze jeden. Nie, stary, jeszcze. Zobacz. I tak musisz wszystkie po tych liściach, wiesz, żeby on to musi być takie, nie będzie gładkie zupełnie, bo to jest szpinak. Do tego koktajlu fajnie jest jeszcze dodać imbir. Imbir teraz o tej porze roku bardzo dobrze rozgrzewa, fajnie wyrzuca wszystkie infekcje z naszego ciała, wzmaga naszą odporność, lecz po prostu mój dzisiaj został w koszyku w sklepie. Więc jest bez imbiru, ale wam doradzam, jak najbardziej dodajcie sobie imbir. Teraz potrzebuję jedną osobę, będę wam nalewać po koktajlu, żebyście sobie mogli spróbować, jak to smakuje, żeby was do tego jak najbardziej przekonać.
tylko to się robi, a wiecie, że możecie tam wrzucić wszystko. Są takie fajne mieszanki teraz owoców mrożonych, takich już do koktajli, dosypujecie sobie tylko szpinak, co tylko chcecie, wlewacie. Możecie zamiast soku dać mleko, to będzie jeszcze bardziej pożywne, albo jakieś mleko roślinne, na przykład sojowe albo kokosowe. To jest tylko podstawa. Ja Wam pokazuję bazę, którą możecie potem się bawić. Jaglanki, posiekam troszkę orzechy, żeby one nie były w takich większych kawałkach, tylko troszkę mniejszych. Dzisiaj mam dla Was orzechy nerkowca. Nerkowiec jest fajny, bo jest taki dość przyjemny w smaku, jest słodkawy i jest miękki też. Nie jest taki twardy jak na przykład orzech włoski. Jakiś czas mieszać, żeby nam się nie przypaliła. Pamiętajcie, że takie śniadanie możecie sobie zrobić wieczorem i rano tylko sobie odgrzać i macie gotowe, super pełnowartościowe śniadanie i energię na pół dnia na pewno. No pamiętajcie, że też takie płatki zwykłe typu cornflakes, ja wiem, że one są pyszne, sama je bardzo lubię, ale one nam dodają energii na górę godzinkę, bo one podwyższają nam bardzo szybko poziom cukru, potem ten cukier bardzo szybko spada i czujemy się bardzo zmęczeni i potrzebujemy się wspomóc jakimś batonikiem najlepiej albo czekoladką. A jak zjemy takie pełnowartościowe śniadanko, to wcale nie musimy się już niczym wspomagać. Serwetka. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.